Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy na tapecie grę, no takie to są wyścigi samochodowe, Continental Circus, grę z 87 roku, wydaną przez firmę Taito Corporation Japan. No co my tutaj mamy? No chyba tylko będą to wyścigi, nie wiem czy jakaś strzelawka do tego tutaj, coś trzeba będzie strzelać czy nie. Na razie demko nam nic sensownego nie mówi. No, ale za chwilę się okaże. O, dosyć długa ta lista jest, że tak powiem, więc jest też szansa, że się załapie. Dobrze, wrzucamy na początek 3 żetony. I zaczynamy. Start! O. Się kieruje, aha, prawo, lewo, dobra. Aha, czyli cały czas muszę mieć wciśnięty pedał przyspieszenia i akceleracji, jak oni tam to zwali, no dobra. No to lecimy, 198 km na godzinę jadę, patrzcie. Chyba więcej to motorowa nie wyciągnie. Nie wiem, ale nie wiem, powinno wyciągnąć więcej. Jakieś biegi tu się zmienia, czy coś? O, zmienia się, patrzcie. Zmieniłem bieg chyba na szybszy jakiś. O, teraz czekajcie. Teraz jadę 300 na godzinę. Mimo iż cały czas przycisk akceleracji mam wciśnięty, słuchajcie. Dobra. Gdzie ten pit jest, ja nie wiem. Pit stop. O. No i rozpierdzieliłem samochód. Ładnie zrobiłem, widzicie? No dobra. A, tam był pit po lewej stronie. Dobra, już chyba wiem o co to mam. O, czekajcie, pit stop. Gaśnica. Gdzie ten pit jest? Czekajcie, jak tu zjechać teraz do tego pitu? Pit in, time up. No i co mam teraz zrobić? Jak do tego pitu zjechać? Continue, no yes, continue. Dobra, drugi bieg wrzucony. O. No i po mojej rajduwie. Parking mam komunikat, że jest na lewo. O dobra, wjedziemy tu sobie do tego pitu. No i co? Czekajcie, bo ja nie obczajam tego jeszcze do końca. Do tyłu mogę? Nie, do tyłu nie mogę. Nie wiem czy ja... Dobrze, że wjechałem w ogóle do tego pitu, no ale powiedzmy. Oj! Chyba w jakiś poślizg wpadłem, słuchajcie. O. No dobra, lecimy. Dobra. Przyspieszenie. No i znowuż mnie rozwaliło.
Dobra. No niestety, Pit, ale gdzie tu mamy Pit? Jest tu Pit jakiś? Parking. No ale jak mam to ugasić, a gdzie tu mam ten Pit? Słuchajcie, jakbym się w ogóle całkiem zatrzymał. Nie no, palę się. Nic nie zrobię. Jak mam do tego Pitu zajechać? Nigdzie tego Pitu nie ma. No zjarałem się. Dobra, continue. A, nie mam żetonu. Dobra, czekajcie. Zdążyłem? Chyba zdążyłem. Jeszcze trzy żetony wyrzuciłem. Muszę dowiedzieć się, jak to z tym Pitem jest, słuchajcie. Muszę dojść, jak z tym Pitem jest. Ojku. Jakieś reklamy, które są nieczytelne, widzę na tym, na poboczu. Widzę, są dwa samochodziki w każdej rundzie chyba. O, ktoś tam też się rozwalił. Nie no, ale ja tu jeszcze mogę jechać przecież. Tylko, że muszę do Pitu zjechać. No dobra, szukamy Pitu na spokojnie. Punkt kontrolny. Jakiś. O, tu mamy Pit, patrzcie. Zjeżdżam do Pitu i co? Dobra, stop. No i co mam zrobić? Zjechałem do Pitu. I co dalej? Jak tu skorzystać z tego Pitu? Nie, no rozwaliło się. Nie bardzo wiem, co mam zrobić w tym momencie, kiedy on się zaczyna... wiecie... No dobra, no kontynuujemy. Skoro mamy jeszcze żetonika. Jak wiecie, czym się zjeżdża do Pitu, albo w jaki sposób to zrobić, to napiszcie proszę w komentarzu. Może ktoś zna tą grę i wie, jak to się robi? O. No już. Nagrałem się. Mogę jeszcze chyba, czekajcie. Mogę czy nie mogę? Mogę. O. No dobra. No i jak do tego Pitu zajechać? Niech mi ktoś powie. No tu jest niby ten Pit, ale... Byłem tam i się nic nie dzieje.
No i się czas skończył. No nie ma więcej kredytów. To by było na tyle. No jak wiecie, jak się do tego pitu zjeżdża, to podeślijcie info w komentarzach. A póki co mamy wpis, słuchajcie. Mamy wpis. Kurczę, jak to przeskakuje jakoś dziwnie. Jaka fajna animacja. Czy jeszcze jest rozgrywka dalsza? Bo ja już się pogubiłem. Chciałem dalej kontynuować, to się nie dało. No chyba jeszcze jeden żeton został. No dobrze, nieważne. Tyle to ode mnie na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do następnego odcinka zapraszam. Cześć!